pane Maneczko z tej strony, pluszaty kaktus. Dzisiaj nowa seria, nie wiem czy się przyjmie czy nie, ale dzisiaj zrównamy z ziemią gasnące gaje. Nie będzie tu nic, będzie pusto. Nie będę oczywiście robić tak, żeby was zanudzać. Będę zbierać po prostu i będą jakieś tam przerwy, bo to nie może być w formie live'a, bo gdyby byłoby w formie live'a, to ten film by trwał już 40 minut. Mimo, że ta seria wam się spodoba i będziemy tak lecieć. Na samym końcu zrównamy puszczę albo włazo. Największym wyzwaniem będzie puszcza. No, będą duże wyzwania, naprawdę. Też możecie wypisać, co może być następne zrównane z ziemią. Mi się wydaje, że nie będzie to aż takie trudne, ale wiecie, zawsze jakaś trudność jest w zniszczeniu władz. Wszystkimi autami też wyjadę, żeby nie było tu aut. Tylko szkoda, że nie da się zrównać z ziemią tej furgonetki restartu. No. Najpierw zaczynamy sobie niszczyć Big Bena. Dobra, Big Ben, pierwszy budynek już poszedł się zrównać z ziemią. O, nawet fajne luty nam wypadły. Dobrze, sobie zbiorę amunicję, widzowie. No i zaczniemy też drzewa rozwalać. Jak widzicie, latarnie. Ja nie wiem, jestem ciekawy w ogóle, ile czasu będę nagrywać to, jak zrównuję z ziemią całe gasnące. Teraz jakiś budynek, no i widzimy się, jak już ten budynek będzie na wykończeniu. Kolejny budynek poszedł się grzać właśnie. To bardzo ładnie. Gasnące gaje na razie wyglądają tak, ale to dalej nie jest ten nasz efekt. Nie wiem, chyba jak to rozwalę i coś jeszcze, to powinien budynek pójść. Choć nie, bo nie jest sobie podczepiony do tego tutaj. No, on jest podczepiony jeszcze do tego wyżej. Więc idę sobie na budynek wyżej. Czyli jeszcze to trzeba rozwalić, rozumiem. Rozwalanie nie jest wcale takie łatwe, jak się wydaje. Ale jest nawet ekscytujące rozwalanie. Więc polecam zrobić też takie coś, jak ja robię. Czyli zrobić po prostu demolację budynku. I zrobić go samemu, jak się chce. Kurde, co ja jeszcze mam rozwalić? No, myślałam, że będzie ten, akurat to pomieszczenie, myślałam, że będzie łatwiej rozwalić, a nie, że muszę wszystko rozwalić, tylko że trzeba sobie jeszcze kilka tych podłóg rozwalić. No co jest, no? Aż tyle tego trzeba rozwalić? Kurde, no. Nie jest wcale to takie łatwe, jak się wydaje. Zrównać gasnące gaje z ziemią. A co będzie z puszczą, siorbanymi, spotnymi, z przyjemnym, z zalewem po prostu. Jestem ciekawy efektu końcowego, bo władzę sobie raz zrobiłem i sprawdziłem efekt końcowy i władz był fajny efekt. A ciekawe, jaki będzie puszczy, jaki efekt będzie, o gaj. Okej, okay. Budynek zrównany z ziemią. Już sobie to rozwalimy, żeby było widać, że naprawdę go zrównaliśmy. I teraz będziemy rozwalać następny budynek. Przenoszę się do rozbiórki kolejnego budynku. Jeszcze tego vana sobie rozwalimy. To rozwalimy i jedziemy z następnym budynkiem. Co jest na tym plakacie napisane? Cię potrzebujemy, jak cię potrzebuję. Nie wiem. A jeszcze mam do was pytanko. Jak wiecie, gdzie może być event w Fortnite 14 sezonu? To mi napiszcie, bo ja coś słyszałam, że ma być na Grotto, że Grotto coś tam ma być z tym, ale nie wiem, czy to były prawdziwe informacje, więc chcę się was zapytać, czy może wy wiecie, gdzie ma być event 14 sezonu. Bo chcę nagrać odcinek z niego. No już wiem widzowie, jak się będzie nazywać, jak już te władze, jak już gasnące gaje zniszczę. Nazwa to będzie Dzikie Gasnące Gaje. Czyli takie już opuszczone trochę. Dobra, ja nie przedłużam, żeby was nie zanudzać, przenoszę się do rozbiórki. Powinien zawalić chyba teraz, ale jeszcze nie wiem. Chyba nie, nie. Co tu trzeba jeszcze dorobić? A, trzeba jeszcze kawałek góry zniszczyć. To sobie go szybciuteńko zniszczymy.
Bo może zaraz pójść ten budynek się walić. Szybko zrobimy to. Bo zaraz ominę wam efekt rozwalania tego. A to wy pewnie nie chcecie. Chcecie zobaczyć efekt. No jest efekt. Kolejny budynek poszedł się grzać. Jeszcze rozwalimy to. I to. Widać, że przyszli tu jacyś źli ludzie. I zniszczyli całe to. To niech jeszcze to niech się zniszczy. To. Jezus Maria, czemu to się nie chce jarać? No dobra, to jest zniszczone. Teraz się przenosimy. Jest tu jakiś. Jeszcze to jest do zniszczenia. O Jezus Maria, nie to. Tu to przed nami jest do zniszczenia, więc trzeba to zniszczyć, no. Bo jakby inaczej. Tutaj już jest końcówka Daszka. No i Daszek poszedł się grzać. Ładnie. Lubię, jak coś się idzie grzać. Ten samochód trzeba stąd wywieźć. Choć i tak to jeszcze będziemy niszczyć. Nawet teraz to może zniszczymy. No bo to może być dzikie, gasnące. Okej, okay, kolejny budynek. Poszedł się grzać. Tutaj możemy akurat rozwalić podłogę. Żeby to wyglądało tak dziko. To też można rozwalić. Ten pomost też trzeba rozwalić. Bo to musi być prawdziwe. Dzikie, gasnące. I końcóweczka pomostu. Poszła się grzać. Te latarenki, te ogrodzenia, żeby to było dzikie. Szkoda, że na tym trybie, co teraz gram, na laboratorium, bo ja mam szkoda, że się nie da... Czy to się da zniszczyć? Nie. Szkoda, że się nie da... zasadzić drzew, bo bym tutaj zasadził drzewa, krzak, kczory, żeby fajnie wyglądały te gaje. Żeby były takie opuszczone od wieków. Wieków. Jeszcze raz. Wieków. Jeszcze tutaj do tych zburzonych budynków porozwalam podłogę, żeby było tak bardziej opuszczona. I będziemy się teraz przenosić do drugiej części gaj. I już kolejny budynek poszedł się grzać. Oj, dobrze, że nie widzieliście, bo tamten efekt zobaczycie dopiero później, już cały gaj. No i kolejny budynek poszedł. Kolejny budynek poszedł się grzać. No i kolejny budynek już się poszedł grzać. Nie zostało nam dużo, zostało nam jeszcze chyba 5 czy 6 budynków do zburzenia. Kolejny budyneczek. Kolejny. Teraz jakiś pomost poszedł się grzać. Teraz kolejny jakiś domek przy pomoście. No i pomost. No kurna, nie mogę zniszczyć. No i pomost. I ostatni budyneczek. No i moi kochani widzowie, pokazuję wam efekt. 3, 4, bum. Oto są gasnące gaje opuszczone. Tutaj zostawiłem jakiś kawałek, to się spali. No i tak wyglądają opuszczone, gasnące. Możecie pisać efekt w komentarzu. Rozwalam tutaj też jakieś małe pomosty, żeby nie było nic, żeby wyglądało jak naprawdę opuszczone. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Piszcie w komentarzach, co może być następne, bo ja przewiduję na następne zrobić fortylle albo zielone żywopłoce. To jeszcze zależy. Chyba, że wydacie mi inne pomysły w komentarzach, to wtedy zastosuję się waszymi pomysłami. No to pa pa! Nara. Albo i nie nara, bo to jest efekt. To są gasnące gaje po zniszczeniu, a to są gasnące gaje przed zniszczeniem. A tak wyglądały gasnące...